Polsce powstaje ponad 12 milionów ton śmieci rocznie. Butelki po napojach, zniszczone książki i gazety, stare ubrania, buty, zepsuta lodówka czy zużyte opony. Wszystko to, co nie jest nam już potrzebne, trafia do pojemników na śmieci lub, co gorsza, do lasów lub na dzikie wysypiska. Każdego roku pozbywamy się w sposób nielegalny aż 1/5 wszystkich odpadów. To prawie 20% tego, co mogłoby zostać przetworzone i ponownie wykorzystane. Tylko 11% śmieci trafia do recyklingu i dostaje drugie życie. Na szczęście zdecydowana większość Polaków czuje się odpowiedzialna za kondycję środowiska, w którym żyje i segreguje śmieci. Warto zatem wiedzieć, co dzieje się ze śmieciami wyrzucanymi do kosza. Pierwsza grupa to są surowce wtórne, które trafiają do recyklerów. Druga grupa to są odpady, które są w wyniku kompostowania frakcji biodegradowalnej z odpadów komunalnych i te odpady w formie kompostu trafiają jako materiał rekultywacyjny. Z materiałów biodegradowalnych, tak zwanych czystych, czyli trawy, gałęzi, liści, wytwarzamy produkt, który jest produktem wspomagającym w rolnictwie i on nosi nazwę glebowitu. I praktycznie te pozostałości posortownicze są materiałem, który jest wykorzystywany przez producentów paliw alternatywnych jako składnik paliw dla cementowni. Śmieci to cenny zasób. W większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce. Gaz wytworzony ze składowania śmieci wykorzystywany jest m.in. w Zabrzu. Na pewno Zabrze nie będzie emitowało tego gazu do środowiska. Widzimy tu instalację z tyłu za nami, praktycznie ona już funkcjonuje od 1,5 roku. Także generalnie pozyskujemy z tego gazu składowiskowego energię zieloną, czyli prąd. Co się dzieje z tym prądem? W jaki sposób on może być wykorzystywany? Bezpośrednio jest podłączany do sieci i wykorzystany przez mieszkańców. W 1999 roku uruchomiono pierwszą w Polsce elektrownię zasilaną gazem z czynnego wysypiska. Pozwoliło to zmniejszyć emisję metanu do atmosfery i jednocześnie ograniczyć nieprzyjemne zapachy, które czuć było nie tylko w najbliższej okolicy. Elektrownia wytwarza wystarczająco dużo energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby zakładu i jeszcze odsprzedać nadwyżkę. Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Staraj się jak najmniej produkować śmieci, segreguj je w domu i wrzucaj je do odpowiednich pojemników. Tak wysegregowane odpady trafiają do firm zajmujących się przetwarzaniem, nie trafiają więc na wysypisko śmieci. Cel ogólnie segregacji odpadów to przede wszystkim zmniejszenie kosztów zagospodarowania tych odpadów. Najdroższe zagospodarowanie odpadów zmieszanych, ponieważ wtedy to właśnie wszelkie te procesy dotyczące pozyskania surowców wtórnych muszą mieć miejsce w jakimś zakładzie zagospodarowania odpadów. Natomiast może to zrobić każdy z nas, prawda? Wówczas taki odpad, jeżeli jest zebrany czysty, selektywnie, no trafia już do konkretnego recyklera, który potrafi z tego dostarczonego surowca wtórnego przetworzyć go w materiał i ponownie wykorzystać. To nie tylko troska o nasze środowisko, ale także zasobność budżetu polskiego rządu. Polska jest bowiem na końcu listy państw europejskich efektywnie radzących sobie z odpadami. Konieczna jest również zmiana podejścia przeciętnego mieszkańca właśnie do problemu, jakie są odpady. My powinniśmy przede wszystkim spojrzeć odpady na surowiec, który należy wykorzystać, a nie problem, którego należy się wyzbyć. Niemniej jednak będzie to wymagało czasu, żebyśmy, można powiedzieć, nabrali nawyków. Śmieciowa rewolucja to szansa dostrzeżenia w nowoczesnych modelach gospodarowania odpadami nowych perspektyw rozwoju dla biznesu i innowacji w regionie. To także, zdaniem specjalistów i naukowców, dobry moment, by zacząć budować spalarnie. Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych jest jakby zamykającym cały nowoczesny, kompleksowy, regionalny system gospodarki odpadami. I od tego systemu termicznego przekształcania my nie uciekniemy. To jest, zresztą wynika z doświadczeń krajów, które już pewien poziom, pewien standard w Europie osiągnęły, że w zasadzie tam termiczne przekształcanie w wielu przypadkach krajów tych wysoko
zaawansowanych w rozwiązaniach, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, tam stanowi to bardzo ważny element. No, dość powiedzieć, że w krajach Unii Europejskiej w tej chwili funkcjonuje 400 instalacji termicznego przekształcania, nowoczesnych instalacji, bo oczywiście wszystkie te, które nie spełniały bardzo zaoszczonych norm ochrony środowiska, zostały zamknięte. W to miejsce powstały absolutnie nowoczesne instalacje, które są w całkowicie w zgodzie z ochroną środowiska. Czyli jednym słowem spełniają bardzo zaoszczone normy emisji do powietrza i te normy są bardziej zaoszczone, czyli bardziej rygorystyczne w stosunku na przykład do konwencjonalnych elektrowni elektrociepłowni. Spalarnie to skuteczna recepta na zalew śmieci, która bardzo dobrze sprawdziła się w krajach europejskich. Na Starym Kontynencie działa już około 440 tego typu instalacji, które redukują lokalne zasoby odpadów nawet o 90%. W Polsce wciąż wywołują społeczny opór. Ludzie boją się skutków ubocznych spalania śmieci, nie doceniając przy tym potencjału energetycznego, jaki tkwi w odpadach. Jest to radykalny sposób pozbycia się odpadów. W odróżnieniu na przykład od składowisk odpadów, które zawsze będą szkodzić środowisku. Składowiska odpadów przecież 30 lat monitorujemy, bo tam cały czas zachodzą procesy w składowiskach odpadów. Przez 30 lat tam w tym złożu biochemiczne procesy zachodzą. My je musimy monitorować, a poza tym przez 50 lat jest to miejsce wyłączone z jakiegokolwiek funkcjonowania. Także tutaj to musimy wziąć pod uwagę, że porównując jakby technologie stare, których my, że tak powiem, przede wszystkim tutaj unieszkodliwiamy nasze odpady, no technologia termicznego przekształcania jest technologią nowoczesną, tą, którą w tej chwili kraje wysoko rozwinięte, te, które powiedzmy no, już te standardy osiągnęły, inwestują w dalszym ciągu i mało tego, Unia Europejska wskazuje, że jest to technologia, bez której praktycznie nowoczesny system funkcjonować nie może. Właściwa likwidacja odpadów to szansa dla wysypisk śmieci, które są obecnie przepełnione nadmierną ich ilością. Ekologiczne inwestycje polegające na odzysku odpadów, ich recyklingu bądź minimalizacji ich powstawania finansowo wspiera m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dysponujemy kwotą około 400-500 milionów rocznie. Jeżeli chodzi o same gospodarki odpadami, to tutaj budżet zespołu waha się w okolicach 40-60 milionów rocznie. Termin naboru na rok 2014 rozpoczął się dokładnie 1 lipca, czyli po wejściu ustawy będzie trwał do 30 września. Więc inwestorzy, którzy się przygotowali z inwestycjami, mają okazję teraz złożyć do nas wniosek, jak wspomniałem, do 30 września, po to, aby w 2014 roku uzyskać dofinansowanie na właśnie realizację tych inwestycji, które wesprą wchodzącą, czy ustawę, która weszła w życie od 1 lipca. O dofinansowanie mogą starać się zarówno samorządy, jak i osoby prywatne posiadające pomysł na zagospodarowanie odpadów. Wojewódzki Fundusz finansuje do 80% wartości inwestycji. Nasza cała lista priorytetów skonstruowana jest w ten sposób, aby wspierać te zakłady, które są zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, jak również z wojewódzkimi planami. Czyli staramy się finansować inwestycje, po pierwsze, żeby to były inwestycje regionalne, a po drugie inwestycje, które polegają na odzysku odpadów, recyklingu odpadów, czy też minimalizacji powstawania odpadów. To są takie kluczowe elementy, które zgodnie z ustawą trzeba wspierać przede wszystkim. Kolejnym elementem jest dopiero zagospodarowanie, a ostatnim na samym dole, czyli to, co nas najmniej interesuje, to co ustawa mówi, żeby robić w ostatniej kolejności, czyli składowanie odpadów. Według wyliczeń ekspertów polski rynek odpadów komunalnych ma wartość od 3 do 6 miliardów złotych. Jednym z najbardziej dochodowych odpadów wśród śmieci są tworzywa sztuczne. Niestety ponad połowa z nich zamiast do powtórnego przetworzenia trafia na wysypiska. Składować możemy, choć wiemy, że akurat składowanie to jest ostatni element i czym mniej składowania, tym ustawa będzie się lepiej miała. A czy faktycznie tak jest, że tego składowania jest troszkę mniej? Tak, zauważyliśmy znaczący spadek odpadów, które są u nas deponowane, no ale takie są założenia ustawy. Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się m.in. do osiągnięcia określonych poziomów odzysku odpadów. Do 31 grudnia 2020 roku ma być nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do wytworzonych w Polsce
w 1995 roku. Jeśli więc nasz stosunek do gospodarki odpadami się nie zmieni, niebawem Unia Europejska będzie nakładała wysokie kary. Trzeba więc szukać alternatyw. Być może spalarnie są jedną z nich, bo mimo iż są drogimi inwestycjami, to pozwalają rozliczyć się z zalegającymi śmieciami na wysypiskach i jeszcze z nich uzyskać energię.